W tym tygodniu w swoim autorskim programie Czesław Olejnik opowie nam o stosunkach polsko-niemieckich na terenie Wolsztyna tuż przed wybuchem II wojny światowej. Dzień dobry Państwu. Jest miesiąc wrzesień, a więc rocznica jest najazdu hitlerowskiego na Polskę. Chciałbym Państwu w związku z tym przedstawić, jak wyglądały stosunki polsko-niemieckie na terenie Wolsztyna i powiatu wolsztyńskiego w przededniu wybuchu II wojny światowej, no i właśnie najazdu hitlerowskiego na Polskę. Powiat wolsztyński. W 1938 roku podzielony był na 82 gromady, 6 gmin wiejskich i 2 miejskie. No to był Wolsztyn i Rakoniewice, bo to te dwa miasta istniały w okresie przedwojennym. Poprzednie miasta zostały zlikwidowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W 1938 roku liczył powiat wolsztyński 49 697 mieszkańców, a więc niecałe 50 tysięcy. W tym 39 400 Polaków, a Niemców, proszę Państwa, w całym powiecie było 10 239. No i 41 innych mieszkańców, to w tym wypadku chodziło tutaj o Żydów. Miasto Wolsztyn liczyło wtedy 4371 mieszkańców, z czego 8,5% stanowili Niemcy. To było ich 409 osób tu w Wolsztynie. Sytuacja materialna ludności polskiej była znacznie gorsza od sytuacji materialnej Niemców mieszkających w mieście i w powiecie wolsztyńskim. Praca sezonowa, na taką wjeżdżali tu mieszkańcy miasta i powiatu do Niemiec przede wszystkim. To chodziło o pracę na rolnictwie do Niemiec. No, było zawsze zarejestrowanych 500, ale wyjechało na przykład w tym roku wtedy 530 osób. I ciekawe, bo do kopalń, do Westfalii wyjeżdżało jeszcze w czasie zaboru pruskiego, potem do Belgii, no i potem najwięcej do Francji, tam był cały ośrodek taki polskiego górnictwa w Pas-de-Calais. Tam nawet utworzono takie szkoły. Ale tutaj wśród tych wyjeżdżających na te sezonowe prace do Niemiec, to 70% stanowiły kobiety na terenie naszego powiatu w ten czas. Było 8 majątków ziemskich w posiadaniu Niemców z Kiełpiny. Właścicielem był Daum, powodowo Lefeld. To był już trzecie pokolenie. I ciekawe, on był cały czas obywatelem polskim, bo inaczej by stracił pewnie, może inaczej by powiedział. Był raczej takim już, jak był bardziej łagodnym Niemcem i był oficerem. No i jako oficer został zmobilizowany, ale szybko wrócił z niewoli niemieckiej tu do Powodowa. Belęcin, Wenzel, no dobry gospodarz, ale
jak donosiła Gazeta Polska, przed wojną chwyciono go na granicy, że przemycał do Polski zapalniczki. No pewnie nie handlował, ale zrobiono z tego wielką aferę. Dalej Żodyń, Blins, Godziszewo, Cezar, Jarzyniec, Cydryk, Chorzeń, Geisler. Właśnie Chorzeń i Giełpiny należało do rodziny Daumów. Daum trochę fizycznie okaleczony, dostał Giełpiny, większy majątek. Natomiast Daumowa wyszła za Geislera, a urzędnik z rodziska przybył tutaj, także że on się wrzenił tutaj, no i otrzymał ten majątek. No, wioska, majątek pani baronowa Schlieffen. W wielu wsiach większe gospodarstwa były w posiadaniu Niemców. Były wsie, gdzie większość stanowili Niemcy, jak Jabłonna, Tuchorza Nowa, Jaromierz, Tarnowa. Znaczna część Niemców była zorganizowana w spółkach niemieckich. Działo w Olsztynie przy ulicy 5 stycznia, mówiłem o tym państwu, Westbank. Niemiecki bank spółdzielczy. Właścicielem browaru był Ryszard Blenz. Mleczarni Wilhelm Mante, wytwórni wód mineralnych Paweł Findekle, fabryka win należała do Otto Zeidlera, kawiarnia w Rynku, dawniej dla Półczarnej, należała do Georga Schulza, księgarnia i drukarnia przy ulicy 5 stycznia numer 52 należała do Scholza, znaczy mówiono Scholz Papier Scholz. Tartak i młyn wodny na Dojcy, gdzie obecnie jest lokal gastronomiczny Kaukaska, należał do Otona Fetera. Mówiłem o tym kiedyś państwu, jak to tam na dołku była ta knajpa, był sklep spożywczy, młyn i tartak. Niemcy posiadali w powiecie dobrze zorganizowane szkolnictwo. No, tutaj było, w niektórych miejscowościach były tylko oddziały niemieckich dzieci, ale tu w Olsztynie też przy ulicy 5 stycznia, obok tego pięknego budynku, tego neogotyckiego, tutaj się znajdował ten szkoła. Budynek taki parterowy, szary. To były trzy oddziały, trzech nauczycieli. Źle się potem zapisał kierownik tej szkoły. Przyczynił się do wielu prześladowań. Na granicy dochodziło czasem do starć. Zwłaszcza w okresie już między, no krótko przed wojną. Ja mówię też państwu o tym, jak został zabity strażnik. Dalej na granicy były przejścia, w wyznaczonych godzinach były otwierane te przejścia. Między innymi w Obrze była placówka Straży Granicznej. Jak się jedzie na Święto, po prawej stronie, tam za mostem, a krótko przed świętem po prawej stronie. Była też placówka graniczna tutaj w kopalnicy, to było duże przejście. No i potem jeszcze tutaj otworzono w Grójcu, a więc jadąc na Bobimost. Tutaj się nasz starosta starał o to, by ta placówka została otworzona. Ja państwu pokażę, jak wyglądało to pismo
do wojewody, wyrażenie zgody, by w Grójcu Wielkim, drodze na Babimo, została otworzona ta placówka. I to się udało, chociaż krótko potem, przed wojną z Babimostu, hitlerowcy, młodzież zwłaszcza, przyjeżdżała często i tam no, wygrażała, wykrzykiwała, awanturowała się po prostu. Ale na to, by przekroczyć granicę, trzeba było mieć przepustkę. Przepustka graniczna, jak to wyglądało, wydawał ją nasz starosta. Był do tego upoważniony. Wszyscy starostowie byli oficerami rezerwy. Tutaj i proszę bardzo, dwujęzyczny, przepustka graniczna, Grenzausweis. Wydana tutaj była na jeden dzień, no 4 października 1936 roku. Wydana została do szpechta Karola, zamieszkałego w Jaromierzu. Taką przepustkę posiadał również Niemiec z Nowej Wsi, z Obry Nowej, no ale odebrano mu tą przepustkę, ponieważ przewoził tu do Polski, przemycał do Polski nawozy sztuczne. Jest 1938 rok, zaczyna się ze strony Niemiec taka wroga propaganda. Pod koniec tego roku domagają się, by odstąpić im Gdańsk. No i oczywiście z Niemiec do Prus Wschodnich eksterytorialną autostradą. To się toczy w tajemnicy. Społeczeństwo o tym nie wie. Dopiero jasna odpowiedź ministra spraw zagranicznych PK w Sejmie Polskim spowodowała, że społeczeństwo się dowiedziało, ale tu już Beck, który starał się wtedy prowadzić politykę bardzo ugodową w stosunku do Niemiec, nie drażnić ich, no musiał jednak już wystąpić na Sejmie i zakończyć, że Polska może odepchnąć się nie da. No i wtedy nastąpił ogromny entuzjazm społeczeństwa polskiego. Całe społeczeństwo się zjednoczyło. Walki polityczne między poszczególnymi partiami przycichły, a sprawa bezpieczeństwa narodowego no, stała się czynnikiem jednoczącym naród polski. To było takie przekonanie, że wojna jest nieuchronna, ale że będzie ona zwycięska, zwłaszcza, że dwóch sojuszników Zachodu nam przyrzekło pomoc. Wielka Brytania i Francja. Więc takie było ogólne przekonanie. Zaczęły się zbiórki pieniędzy. Młodzież szkolna zbierała, organizacje różne społeczne, starsi dalej na różne zakłady, nawet świat prywatne zakłady świadczyły pieniądze. Za te pieniądze zakupywano karabiny maszynowe, działka przeciwpancerne. I nasz powiat tutaj miał też tak w tym zasługę. Kupił kilka tych ciężkich karabinów maszynowych i działków przeciwpancernych. Dalej odbyła się pewna taka mobilizacja częściowa, do której mieszkańcy naszego miasta zostali również wciągnięci. To potem tutaj w Rafi, dzisiejszy bojownik Spółdzielnia Krawiecka, zostali zakwaterowani, ponieważ w tym czasie ona, ten budynek o piętro był niższy,
No i tam pusty, nie było tam żadnego zakładu pracy wtedy. No i 400 tych rezerwistów tutaj kwaterowało. Dalej zaczęto robić przygotowania społeczeństwa do takiej małej dywersji. Istniał przedtem już ten płytki wywiad. Niemcy tutaj przechodzili i szpiegowali, zresztą Niemcy mieszkający tutaj. Na tym terenie też uciekali, zwłaszcza młodzież przed poborem do Wojska Polskiego. A więc donosiła strony niemieckie. Nasi znowu tam się przeprawiali, albo mieszkańcy stamtąd tu i przynosili wiadomości. Tu przy inspektoracie granicznym był oficer jeden wywiadu, który utrzymywał z nimi kontakty. Również opracowano do i przeszkolono między innymi dwie nauczycielki, a jedna z nich to była Ewa Kumo. To one były za Warszawą na takim kursie przygotowawczym do dywersji na zapleczu wojsk niemieckich, frontu. No to się nie udało, albowiem inaczej potem przebiegała ta wojna. W takim ogromnym napięciu czekano do 1 września, o czym już Państwu powiem w następnym spotkaniu. Dziękuję Państwu. Do widzenia.